sprawie zmiany uchwały nr 21 łamane przez 277 łamane przez 2012 z dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych. Na liście zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych obniża się o 16 650 zł kwotę przyznaną na zadanie numer 1D TPS ulica Krakowska, remont chodników i wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych do wysokości 28 350 zł. Paragraf numer 2 uchwała to jest nie podjęcia. Zasadnienie. Zgodnie z obowiązującą procedurą Rada Dzielnicy Pierwszej uchwałą nr 21 łamane przez 277 łamane przez 2012 z dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych rozdysponowała kwotę w wysokości 111 tysięcy zgodnie z zarządzeniem prezydenta miasta Krakowa nr 2504 łamane przez 2012 z dnia 11 września 2012 roku. W sprawie określenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych gminy miejskiej Kraków na realizację zadań w roku 2013 kwota na zadanie w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych dla jednostek pomocniczych została określona w wysokości 1 698 300 zł, to jest 94 350 zł dla każdej dzielnicy. Wobec tego jest konieczność korekty uchwały. To jest bardzo zmieszczona tłumaczenie, po prostu zabrał pieniążki i zdjęliśmy te pieniądze z placówki, która dostała najwięcej pieniędzy, tak żeby nie zmieniać reszty uchwały, żeby jak najwięcej osób zaspokoić finansowo. To ściągnęliśmy tą kwotę z DPS-u na ulicy Krakowskiej. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do referenta? Jedno proszę pytanie. Bardzo. Jedno pytanie, bo wtedy Pan mówił, że ta kwota była o 16 tysięcy więcej, czyli to było ponad 40 tysięcy. Że to było na remont chodnika. Tu dalej jest wpisane remont chodnika, czyli niedobrze byłoby się zastanowić, jak już teraz zmieniamy, żeby wpisać to. No nie wiem, bez wymiany krawężników albo coś, no bo gdzieś mówię, no zabraliśmy. Tak? Ale ja myślę, że oni z tego razu mogą przygotować. Nie ma takiej potrzeby. Po prostu tak? Wykorzystają tą kwotę no, tak, jak będą mogli, tak? No, z konkretnym przeznaczeniem na ten remont. Więc no, myślę, że nie ma takiej potrzeby. Tak. Dziękuję, że są jeszcze pytania. Nie widzę, że w takim razie przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu? Znaczy osób jest za przyjęciem projektu. Kto jest Państwa przeciw? Kto się wstrzymał? 16 za przeciw, 0 wstrzymujących, 0 jako może komisja prowadzenia sesji. Następny punkt.